stoimy na rondzie, przepakowujemy rowery, tam nieważne, że chwilę ktoś nam prawie w dupę wjedzie. O, jaki ładny rower. Stała się rzecz naprawdę straszna. Janek był taką końcówkę do nadmuchania naszego materaca. Nasz materac ma taką wielką dziurę i chyba będę musiała go nadmuchać ustami. Pierdol, ale dałem radę. Ten był naprawdę ciężki, czasem bardzo ciężki. A chłopaki nieźle zapierdalali. Ale to ogólnie takie troszkę starsze dziadki. I dopiero jak skończyliśmy, okazało się, że jeździłem tutaj z podium Enduro Mastersów. A chłopaki, kurde, naprawdę... Już nie mam siły mówić nawet. Dobrze mam siłę jeść. Hubo gente que no pidió y ya pilla. Mira, aquel, aquel, mira, que está mirando para todos lados. Pégale, pégale, paloma. I prawdziwym dobrym jedzeniem. Jestem naprawdę super. Wyjątkowo dobrze trafiliśmy z tym wyjazdem do Portugalii. Widzicie, jest bardzo lokalnie, bardzo dobrze. Pomyślności. A, budka taka niedobra. O nie, ta była niedobra, ta była naprawdę niedobra. Magdalena, już nie zabić alkoholu. Jestem sportowcem. Ja wiem, ale ja nie jestem. Okazało się, że jeden z ziomeczków miał dzisiaj 42 urodziny. Skoteka. Don't stop me now. Magda zjadł jakieś dziwne proszki. Have a good time. Zacząć jazdę przed 9 rano. Jak to widzisz? Oj, udało się stać. Co prawda jest godzinna obsuwa. Chłopaki jeszcze walczyli, jak Magda już chrapała. Strasznie chrapała dzisiaj. Budziłaś mnie, Janek, nie mogę spać, bo chrapię strasznie. Pora ruszać, ma być ciężko. Fajnie nam się trafiło. Tam poznaliśmy takiego fajnego ziomeczka u nas, który mówi, że jest wypad do Portugalii, że tutaj w Portugalii jest taka druga ekipa, która jest na rowerze i oni wpadają raz jedni do drudzych, raz drudzy do pierwszych. Tutaj mamy zajebistą świetlicę, a nie wiem, szkoła to kiedyś była. No i tutaj wpada, nie wiem, 20 osób, trochę z Portugalii, właśnie trochę z Hiszpanii. Chłopaki wstają rano i jeżdżą. Oczywiście wieczorem walczą, ale wygląda to tak, ogólnie zajebisty klimat.
zmęczyłem, a teraz czas na grilla. Będę go zjadł. Jadek znalazł znowu skrót na Google Mapsie. I idziemy zobaczyć. Ciekawe, będzie super, zobaczysz. Ciekawe co to będzie. Mamy dojść na plażę. Oj tam, że co, że kilka sznurków, to żaden problem. Magda, jeszcze tylko przejście przez rzekę i już będziemy. Spróbuję bez zdejmowania butów. O! No i tyle było z przechodzenia przez rzekę. A, ale rwie, jeszcze kawałek i będziemy. O Boże, jaka zimna! I co Magda, udało mi się znaleźć plażę, chciałaś? Jesteś wspaniałym odkrywcą i podróżnikiem. Yeah! Farciło, bo nie będziemy już podjeżdżać, będziemy wjeżdżać. Yeah, I still have a lot of fun. Like this one, we've got around 20 tracks. Wow! To są ziomki, którymi dzisiaj jeździliśmy. Jeden ma 43, drugi ma 55 lat. Jeden jest mistrzem enduro do powyżej 40 lat, a drugi jest mistrzem enduro powyżej 50 lat. Moja Juana. Napierdala jak pojebani. Chuj. 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 Chuj, powie. Powie tam kilka słów tutaj o okolicy. Okay, well, I'm the president of all of this, I guess, and we've got amazing places to go. Please come to Algarve. We've got enduro, downhill, rally, whatever you want to. Come on and ride a bike. Yeah, that's true. It was amazing. Thank you. Obrigado. Mesmo. Gracias por mi cumpleaños. Bien parado, cuidado que te vas a tener. Joder, vale.
Wydarzyło się wielkie wydarzenie, czyli mistrz masterszów powyżej lat 40 w Portugalii przekazał swoją mistrzowską koszulkę mistrzowi Andaluzji, też powyżej lat 40. Jak widzicie, jeżdżą razem, wspierają się razem i mają kupę przy tym zabawy. To było na tyle. Kończymy ten weekend. Na początku nie byliśmy pewni, czy jechać, czy nie jechać i wiemy, że to byłaby strasznie zła decyzja, jakbyśmy nie pojechali, bo był to zdecydowanie niesamowity weekend. Starsi ludzie, bardzo fajnie zorganizowani, jeżdżą na rowerze, jeżdżą niesamowicie. Przenoszą ogromne doświadczenie z jazdy motocrossowej, z jazdy enduro na jazdę rowerową. I naprawdę gościu, który mi dzisiaj uciekał, miał 56 lat. Ale myślę, że on to by zmiażdżył większość ludzi, z którymi jeździłem na rowerze. Był niesamowity. Zajechał do końca, uśmiechnął się, przybił piątkę i spakował rower. Dzisiaj jeździliśmy w ekipie ilu osób? 30 osób. Wszystko było tak zorganizowane, że byli mega pro ludzie i ludzie, którzy jeździli średnio. I pomimo, że wszyscy startowali mniej więcej razem, to nie było problemu, że jedni dojechali szybciej, drudzy przyjechali później. Było czas na piwko, pogadać, pośmiać się. Ale jednocześnie nic się nie wlekło, prawda? Nie, wszystko było, jak już dojeżdżali ci ostatni, to w sumie od razu wszyscy wsiadali rower na samochód i kolejny raz. W ciągu dnia zjechaliśmy chyba za 8 razy, z czego większość na innych trasach, w różnych regionach, bo przemieszczaliśmy się samochodem pomiędzy różnymi górami. Więc naprawdę przy 30 osobach zorganizowanie tego było niesamowite. Już w ogóle zapomnieliśmy, że jest styczeń. Życzymy sobie i wam takich tripów w niespodziewane miejsca, bo to był wyjątkowo dobry trip. Myślę, że jest szansa, że będziecie mogli z nami tutaj przyjechać w przyszłym roku. Już nawet w tym roku? No tak, na 2017. W sezonie jesienno-zimowym. Dajcie lajka, jeżeli chcecie, żeby Janek wystartował w Mega Avalanche. Subskrybujcie nasz kanał i niedługo widzimy się w kolejnym odcinku naszego vloga z Hiszpanii. Cześć! Ale jak to Mega Avalanche? Salto i kurwa. Salto i kurwa. Jump and switch back. You know it's kurwa in Polish? Kurwa, yeah, kurwa is puta. It's a bitch, yeah. Yeah, I was in Poland.